Ponownie wybieramy się na wyspę Bali. Jest ona położona daleko od Polski, prawie że na drugim końcu świata. Najbliższym kontynentem dla niej, obok Azji, w której leży, jest oczywiście Australia. Indonezja stanowi wielki archipelag, prawdziwy kraj wysp. Być może była inspiracją dla opowieści archipelagu Urszuli Le Guin. A Bali w samej Indonezji stanowi enklawę hinduizmu, która pielęgnuje starszą kulturę indonezyjską od tej islamskiej. Nawet lotnisko balijskie zawiera w sobie cechy architektury balijskiej, która zalewa niejako całą wyspę swoją unikalną, niezwykłą stylistyką. Tu widzimy lotnisko od środka. Zauważcie, jak wielka i rozległa jest przestrzeń obok odprawy paszportowej i później odprawy bagażowej, porównując z Okęciem, gdzie za odprawą bagażową wchodzi się w bardzo wąski korytarz, można stwierdzić, że Balijczycy, tudzież Indonezyjczycy, bardzo mocno dbają o architektoniczne podkreślanie rangi swojego kraju. No, ale wracając do tego, jak wygląda lotnisko, to z zewnątrz wygląda ono jak zbiór typowych balijskich pawilonów, który służy szkołom, hotelom, mieszkaniom. Jest to bardzo przyjazne do mieszkania, ponieważ mieszkamy w klimacie tropikalnym, bo bardzo trzeba się takiej zimy, kiedy temperatury utrzymują się do 22 do 23 stopni przez cały rok. Natomiast dużo roboty mają oczywiście balijscy rzeźbiarze, gdyż takiej ilości rzeźb nie ma nawet w najbardziej barokowych zakątkach Austrii. Jednocześnie rzeźby trzymają nadal swoją piękną stylistykę, choć oczywiście wzorce są niejako skostniałe. Muszą być w przypadku takiej mas produkcji i tak silnego nawiązania do kultury i tradycji, to jednak nadal są to rzeźby o wysokiej klasie artystycznej. A tu widzimy nasz hotel, położony niedaleko Pałacu Ubud. Pałacu Ubud, który powstał stosunkowo niedawno, jakieś 200-250 lat temu, jako odłam królestwa Gianyar. Po prostu jeden z dziedziców tronu Gianyar dostał wydzielone dla siebie mniejsze księstwo, tudzież królestwo Ubud. Ubud był kiedyś wioską, rozsławili go hipisi, turyści, dzięki czemu stał się jednym z najbardziej kulturalnych miasteczek, tudzież miast w Indonezji. Nawet hotele są piękne, jak widzicie. Są to pawilony umieszczone w ogrodzie, często z zewnątrz dobiega nas dźwięk gamelanów, a tu mamy z kolei gamelany przedstawione w wersji rzeźbiarskiej w hotelu. Nie są to najwyższej klasy rzeźby jak na Bali, ale jednocześnie wdzięczne. Oczywiście klimat wymusza stawianie prawie że nad wszystkim altanek. Zobaczycie, że nawet pompy do wody są pokryte takimi altankami, żeby nie zardzewieć. No zobaczycie to niedługo, gdyż wybierzemy się do wodospadu Tupac Chapuk. Bardzo dziwna nazwa. Wodospadu, który okaże się być bardzo przepięknym pomnikiem geologicznym również, pokazującym wulkaniczną strukturę wyspy. Że nawet wśród nizin, czy też pogórza, a nie jeszcze wśród wysokich wulkanicznych gór, w których góra Awung, największy czynny wulkan, czczony jako Bóg, ma 3200 metrów, ale część tego płaskowyżu jest położona na wysokości 2000 metrów, ale nawet tutaj, gdy jesteśmy nadal na wysokości 200-300 metrów, bardzo często zaskakują nas w trakcie drogi głębokie wąwozy, głębokie urwiska, głębokie jary, które bardzo utrudniają transport na Bali i sprawiają, że większość dróg jest kręta i niezwykle wręcz stroma, co stanowi wyzwanie dla kierowców
drogi sprawia, że samochody są bardzo niepraktycznym środkiem komunikacji na Bali. Większość mieszkańców, w tym i my, porusza się za pomocą skuterów, które też oczywiście miewają często problemy z uwagi na bardzo strome podjazdy i zjazdy i częstą śliskość jezdni podczas częstych deszczy i bardzo intensywnych. Tu mamy świątynię przy hotelu i również przy domu właścicieli hotelu, co też jest zaskakujące. Może nawet ateiście nie powinno się do końca podobać, ale te piękne rzeźby i taki niezbyt formalny stosunek Balijczyków współczesnych do religii niejako nas uspokajają. A teraz wychodzimy na główną, na ulicę, przy której stał nasz hotel, aby wynająć skuter i ruszyć w trasę. No tu widzicie piękne wejście i zaraz obok właśnie mamy ulicę prowadzącą w sumie nieco ślepo właśnie przez te jary. Z Ubudu całkiem trudno jest wyjechać w wiele kierunków. W zasadzie są tylko dwa główne wyjazdy właśnie z uwagi na te jary. Nie przypomina to Polski, gdzie większość miejscowości jest położona niejako wśród wszystkich stron świata. Tutaj trudny teren sprawia, że aby przejechać w poprzek część wyspy, należy często zjeżdżać prawie nad ocean, gdzie są mosty, i wjeżdżać w górę, gdzie są ważne dla nas miejsca, do których chcemy dotrzeć. Tu jest główna ulica Ubud, nazwana od Radży, króla tego miejsca, którego ród nadal żyje, ale nie pełni już formalnej władzy, choć nadal jest bogaty i ma wiele posiadłości, o czym mówiłem wam w poprzednich programach, na przykład o wysoką świątynię i o wysoką kawiarnię. A tu już jesteśmy w trasie, zaskoczył nas deszcz, więc zatrzymaliśmy się przy drożnym Warungu. Dzięki temu mogliśmy przeczekać najbardziej gwałtowny impet deszczu i uniknąć ślizgania. Widzicie, że bardzo mocno się ślizgają koła samochodów. Ziemia zdążyła wyschnąć i taki pierwszy deszcz jest dosyć niebezpieczny dla kierowców, a przed nami mamy szkołę. Szkołę, która jak widzicie też jest położona w takich pawilonach. Zastanawiam się, jak się czują dzieci, jak są jakieś programy wymiany uczniów i trafiają w takich brzydkich betonowych szkół, jakie znamy w Europie, gdzie zapewne poziom nauczania jest wyższy, ale jakby walory estetyczne okolicy aż tak nie są ładne. Tu mamy po drodze jedną z wielu świątyń, jej położoną gdzieś na wsi, wśród bardziej lokalnych dróg, które tu widzicie. No i jak widzicie, cała Bali jest urocza. Właśnie wszędzie te elementy ich tradycyjnej architektury rzucają się w oczy, zalane tropikalną roślinnością, która wdziera się gdzie tylko może i z którą ludzie na szczęście nie za bardzo walczą, tam gdzie nie muszą. Tu mamy pola ryżowe. Na Bali, tak jak u nas była wiosna, zaczynała się wiosna, kiedy już lecieliśmy, kończyła się zima, zaczynała się wiosna, tak na Bali odwrotnie. Zaczynała się jesień, której za bardzo nie widać, bo tropikalna roślinność jest zielona cały czas, no ale niektóre drzewa i ryż, niektóre rośliny rolne nadal jednak celebrują to święto zmiennych pór roku, nawet tam, gdzie ich nie ma. Tu mamy kolejny obrazek, już blisko wodospadu. Mamy taką jakby kaplicę, na niej jest tron, gdzie powinien zasiadać Brahman, czyli Bóg Bogów według balijskiego hinduizmu. A według hinduizmu ogólności zasada filozoficzna, która niekoniecznie musi być personalizowana i w którą wierzyli nawet związani z kulturą Indii, bo Indie były tu rdzeniem przecież hinduizmu, ateiści, o czym nieraz już mówiłem i o czym czytałem też sporo mądrych książek, niektórych dosyć przegiętych, ale jednak zawierających ciekawe informacje. No i tutaj przez kawałek lasu deszczowego, jeszcze nie tak gęstego, schodzimy na wodospad. W ogóle lasy deszczowe, podobnie jak rafy koralowe, jest to największy skarbiec gatunków fauny i flory, gdzie na metrze kwadratowym jest najwięcej różnych gatunków roślin i zwierząt. Jest to wspaniałe, natomiast smutne jest to, że oczywiście lasy deszczowe muszą konkurować o przestrzeń z innymi uprawami, w tym tak bardzo atrakcyjną dla mnie herbatą i zapewne bardzo atrakcyjną dla wielu z was kawą. Ale oprócz tego oczywiście chodzi o kauczuk i o wiele bardzo pożytecznych i przydatnych roślin dla przemysłu i dla rolnictwa. Dlatego każdy skrawek lasu deszczowego, który trwa również dzięki temu, że jest to piękny wodospad, jest wart uwagi. Tu mamy właśnie pompę, o której wam wspominałem na początku naszej audycji, po drodze do Tupac Chapung, która jest też pokryta baldachimem. A obok jest kanał, któremu ta pompa służy, który odprowadza zapewne wodę z pól położonych w górę do będącej głęboko wyciętą
rozkładniny wulkaniczne rzeki, która tworzy wodospad. No, jak widzicie, w kanale jest rozlana woda, ale niewykluczone, że kiedy nie pada przez kilka godzin, to ten kanał jest prawie suchy. To jest też bardzo ciekawe. Na Bali nie brakuje dużych rzek, chociaż sama wyspa jest kilka razy mniejsza od Blanki, czyli stanie jest taką dużą wyspą, aczkolwiek na tyle dużą, żeby jednak było dużo obszarów interioru, z których nie widać morza, co na wyspach jest dosyć cenne, gdyż pozwala na tworzenie pięknej kultury, chociaż bardzo, oczywiście wszyscy kochamy morze. To jednak wyspa, gdzie zewsząd widać morze, raczej trudno jest na niej coś stworzyć trwałego. Bali jest na tyle duża, że powstało tu wiele królestw, kilka, jak w Irlandii, o których będę wam mówił. No ale właśnie, na tej wyspie nie brakuje stałych rzek, potężnych, tworzących wodospady, takie jak ten, do którego schodzimy, ale oprócz tego są też spore rzeki i kanały, które są okresowe, które napełniają się czasem wezbraną, wylewającą się tą wodą, z uwagi na kilka godzin deszczu spadającego wśród wulkanicznych gór i wśród równin, no, który zawiera w sobie całe hektolitry, całe wodospady wody. Oczywiście życie jest skomplikowane na Bali z uwagi na wodę, tak jak w innych miejscach świata, dla większości, na brak wody, na jej niedostatek. Jest to ciekawe. Natura nie dysponuje wodą w sposób sprawiedliwy, lecz ślepo, już jest ślepa. No i schodzimy właśnie wzdłuż rwącego kanału odprowadzającego wodę. Widzimy tu różne rośliny, które sprawiają, że żałuję, że nie jestem jakimś specem od botaniki, bo naprawdę chciałbym znać te wszystkie cuda, które mnie otaczają. Oczywiście nie jest to jeszcze pełnia gęstość dzikiego, tropikalnego lasu. No widzicie przecież, że jest tu dużo różnych rolniczych usprawnień i udogodnień, także można stwierdzić, że ten las jest w dużej mierze wykarczowany i odgęszczony przez ludzkie, pracowite ręce, ale i tak no, ma się ten las czym pochwalić. Większość z tych roślin nie znamy w Polsce, co też jest piękne, bo czasem spotykamy podobne rozwiązania jak w naszym kręgu kulturowym i geograficznym, aczkolwiek działające w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innym biologicznie świecie. Tutaj jeszcze powiem wam jako ciekawostkę, że przy Bali prowadzi granica biosfery, tak można powiedzieć, że na Bali mamy jeszcze azjatycką roślinność i faunę, oczywiście związaną z klimatem tropikalnym. Natomiast na pobliskiej wyspie Lumpu, która zbliża się kilka kilometrów, niektórych najbliższych swoich momentach do wyspy Bali i była często przez Balijczyków, szczególnie którym podbijana, tam już mamy roślinność australijską. Podobnie. Tutaj właśnie zeszliśmy do tego głębokiego jaru, głębokiego wąwozu położonego przez wody, gdzie formowały się różne mniejsze wodospady. Nie idziemy do największego z nich. Ta szczelina w skałach, szczelina ziemi balijskiej jest tak głęboka i tak wąska, że często trzeba iść po wodę, ślizgając się po kamieniach. Woda jest przyjemnie chłodna, nie przeszkadza ucha, wręcz przeciwnie. Choć spodnie są całe w błocie i w wodzie. Jest to pewne utrudnienie, ale tak uroczego zejścia do wodospadu, choć pokazywałem wam już kilka wodospadów balijskich, jeszcze nie zaznałem. Ciekawe, przy tym wodospadzie nie ma za dużo różnych tam religijnych elementów. Zwykle są. Zapewne dlatego, że specyficzna geografia Bali sprawiała, że obok tłocznych osad stanowiących ośrodki mikrokrólestw, które Balijczyków były traktowane jako całkiem ważne ośrodki władzy, siłą rzeczy teren wymuszał obszary dzikie, nieopanowane przez człowieka, takie jak ten. Trudno tutaj gdzieś założyć pola, czy nawet jakąś manufakturę w czymś takim. W związku z tym człowiek miał blisko do dzikiej natury i z uwagi na specyficzny hinduizm balijski, bardzo niepodobny jednak do hinduizmu indyjskiego, choć powstały oczywiście pod jego wpływem jeszcze w starożytności, no ale z uwagi na połączenie jakiegoś balijskiego animizmu z hinduizmem i z buddyzmem, który też czasem różne stworzenia mityczne lubiał wyczarowywać, że tu mamy główny wodospad. No Balijczycy wierzą w liczne demony i inne stworzenia, pomyślne i niepomyślne, zamieszkujące w okresie wstępu, co skłania ich do składania tym stworzeniom często ofiar, a w niektórych wypadkach do budowania całkiem okazałych świątyń albo i kaplic położonych na
zboczach czy na początkach tego typu dzikich obszarów. No więc tutaj właśnie nikt żadnej świątyni nie postawił, co aż mnie zdziwiło, ale dzięki temu pomogło jeszcze bardziej cieszyć się i delektować piękną, wspaniałą, olśniewającą naturę. Gdybym chciał coś dalej, mój niezbyt wodoodporny maraton zapewne by się zbuntował, dlatego że bardziej bym wodotwór przez szczelinę skała. Szliśmy do niego całkiem długo, miałem po tej rozmowie, co też było oczywiście bardzo ciekawym doznaniem. Tutaj przez gałęzie drzew, gdzie tam słońce, widzimy jak to piekło niesie roślinę w tym domu. Jest to niesamowite. Można też stwierdzić, że ciężko tam określić, na ile to jest zdrowe. Gdyż nawet wtedy, że te nowe ściany skalne są często porośnięte zielenią. To nieraz może mylić kierowców, którzy wjeżdżają w wiejskie drogi i śmiało jadą naprzód, czasem z niezbyt dużą prędkością, gdyż kury i inne stworzenia zabiegają im drogę, a tu nagle jest przed nami do pokonania 100-metrowa jezdnia, która stanowi niemalże ścianę, na którą człowiek z trudem by wszedł, a czasem musi wjechać pojazd nieco przeciążony i obdarzony skromnym silnikiem, jak nasz skuter. Mieliśmy kilka takich problemów po drodze. Na szczęście okazało się, że za każdym razem sobie daliśmy radę. Wydaje mi się, że stałem się już całkiem niezłym kierowcem jednośladu. Ale w dwóch momentach musiałem sobie pomagać nogami, żeby skuter zdołał wjechać na sam szczyt wzniesienia po drodze. A innym razem wymyśliłem sobie chwianie się do przodu i do tyłu, takie jakby huśtanie się na skuterze, które okazało się pomocne, gdy największa moc silnika, która rozpędzała skuter do 100 km na godzinę na płaskiej powierzchni, z takim obciążeniem jak nasze, nie pozwalała wjechać skuterowi w górę. No a tu już wracamy. Widzimy piękną świątynię po drodze, bardzo charakterystyczną, takie rozcięta jakby piramida stanowi bramę wejściową, a dalej jest jakby taka cała nierozcięta piramida. Pokazuje to abstrakcyjny charakter też hinduizmu balińskiego, który też być może jest odziedziczony z braminizmu indyjskiego, a być może z buddyzmu. No i tutaj oczywiście bardzo lubimy, jak się otwiera szeroka przestrzeń, co na Bali wcale nie jest częste, widać przepiękną naturę, przepiękne pola ryżowe i jest naprawdę sielsko i czarownie. Tak zapewne ludzie, którzy uprawiają te różne pola, nie zawsze są jakoś szczególnie zrelaksowani swoim trudnym dniem codziennym, choć takiej nędzy jak w Indiach na szczęście na Bali nie można uraczyć za bardzo i bardzo dobrze. Tu mamy nieco szerszą drogę, która prowadzi nas z powrotem prosto do domu. My natomiast niedługo posłuchamy sobie pięknej uwertury do teatru balijskiego, granej na kamelach. O, a tutaj jest nasz ulubiony sklep z kadzidłami, gdzie oprócz kadzideł balijskich, które są w stylu chińskim, a styl chiński nie jest aż tak atrakcyjny kadzidlany jak indyjski, są właśnie kadzidła indyjskie, w tym lubiana przeze mnie marka Woods, która łączy relacje ceny do jakości w doskonały sposób. Często używałem ich w Delhi, w Polsce ich nie można kupić. Cieszyłem się, że tu, u próku budu, mamy wspaniały, bardzo specjalistyczny sklep z kadzidłami, który służy normalnym ludziom do różnych ich dewocji, a nam służył do przyjemności. Choć są na przykład kadzidła na biznes, no ale to też jest dewocja. Kadzidła z napisem kadzidła biznesowe, czyli jak się zapala takie kadzidło, to według wiary niektórych Balijczyków interes idzie lepiej. No ciekawe, co by na to powiedzieli nasi zaprzyjaźnieni sceptycy, gdyby zbadali to zjawisko, czy znaleźliby jakąś korelację. Przypuszczam, że raczej takiej korelacji by nie było. Jak widzicie, cały czas jest deszczowo. Tutaj mamy Armę, czyli ośrodek kultury u progów południowych Ubudu, gdzie rzadziej niż gdzie indziej odbywają się koncerty, ale jak już się odbywają, są naprawdę wspaniałe. Niestety bardzo często deszcz uniemożliwia odbycie się koncertu, gdyż Arma nie ma zabezpieczenia dla muzyków i dla widzów. A w takim opadzie wody, zwłaszcza instrumenty, bardzo szybko mogą się zniszczyć i chyba zwłaszcza z uwagi na instrumenty, ale też bogate stroje tancerzy, jak i komfort widzów, zazwyczaj taki koncert jest odwoływany. Tu mamy żółwie przed restauracją, a teraz zapraszam Was do posłuchania pięknej uwertury. Thank you.
Betele, kieruję. Kieruję.